Po zakończeniu drugiej rundy zaprosiłem do rozmowy Łukasza Pukistajl-Zygmunciaka, szefa Króla Edikery. Nie wiem, jakie tytuły jeszcze mogę Ci przypisać. Cześć Puki! O, cześć, nie zauważyłem Cię. Oh, Siemanko! No, siema, siema Puki. Na początku Puki, jak Ci się grało online tą BO5? Taką ważną było piątkę, bo wiesz, no jakby grałeś EO Masters online w porównaniu do tego, co miałeś wiesz, w poprzednich latach, w poprzednich splitach, jak grałeś offline raczej to ważne bo piątki. Szczerze nie ma różnicy, bo przecież to jest tak naprawdę. No tyle lat już gram w tę grę, że tak naprawdę już nie powinno robić to różnicy, czy tam online, czy offline. Jest tak naprawdę tylko smutek wiadomo, no bo nie, nie pojedziesz na lana, nie zobaczysz tam e, swoich znajomych. Jest taki inny klimat, plus jeszcze jest dodatkowy taki plusik, że tak mogę powiedzieć, bo niektórzy po prostu czołkują, tak? To jest wiadome. I wtedy, no, tworzą się memy w sumie. Ale jak na przykład się różnią rozmowy pomiędzy grami? Bo wiesz, nalaniem jesteś razem. Eee, łatwiej ci się wymieniać tymi informacjami, patrzysz na siebie, widzisz, jakie emocje towarzyszą twoim teammateom, a przez Team Spika tego ciężko ci to odczuć, no nie? Czy nie ma żadnej różnicy według Ciebie? Wiesz, co wydaje mi się, że to naprawdę są ludzie tak skupieni, przynajmniej no, w moim przypadku i w przypadku moich teammateów było tak, że widziałem to, że naprawdę znaczy widziałem, słyszałem bardziej, że po prostu każdy jest skupiony, każdy chce dać z siebie maksimum i nie odczuwałem tego, że ktoś jakoś inaczej by się zachowywał, w sensie no czułem to, że po prostu każdy jest tak zmotywowany, tak zaangażowany, tak skupiony, tak jakby był na po prostu offline. To spoko. Bardzo fajnie, że, że tak, 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 taki, tak, tak, teammate, takich teammateów spotkałeś. Jezu, zawiesiłem się. Ale chcę przejść do innego tematu, bo ostatnio rozmawiałem z ULightem i, i to jest temat, który jest poruszany w sumie często gdzieś tam w community, jak zauważyłem. Eee, o treści czemu Pookie Style nadal jest w Polsce jakby, bo wiesz Ulajc powiedział to jasno, że ty po prostu jesteś taką osobą, lubisz sobie grać w Polsce, ja też stwierdziłem ostatnio na podcaście, jak gadałem z Tabasco Raxo i Trimbim, że ty lubisz grać w Polsce, lubisz to, że jesteś tu w topce, lubisz tych ludzi, lubisz to community i po co masz ryzykować i z granicę, jak cały czas jesteś w topce, jak to wygląda z twojej perspektywy? No Ogólnie tyle co jest teorii, tyle co jest głupich e, zdań na mój temat e, pod względem tego, to czasami no, mam ultra bekę z tego, ale zacznijmy od początku. Jak się kre... Jestem tak naprawdę od raczkowania tego sportu lolowego, więc tak naprawdę początek. Jedynie początki tak naprawdę tego lola profesjonalnego w takiego granego przeze mnie, to wtedy wydaje mi się, że to był taki moment, w którym mógłbym grać za granicą. A czemu? Prosta sprawa. Polska scena naprawdę była strasznie słaba, w sensie nie pod względem skilowym, bo zawsze mieliśmy tych skilowych graczy, ale pod względem e, po prostu struktury jakiejkolwiek, że nie było pieniędzy, nie było żadnych jakichś takich czy gaming house'ów, czy bootcampów, niczego tak naprawdę nie było. No po prostu było w Polsce, w Polsce było jak w lesie, tak. Kiedyś było tak. Teraz to po pewnym czasie tak naprawdę to zaczęło się tak diametralnie zmieniać. I tak naprawdę te decyzje były. Takie 50-50. W sensie miałem takie, miałem oferty od tych drużyn jakichś innych z innego regionu, ale po prostu nie chciałem, wierzyłem w Polskę i plus jeszcze widziałem ten, ten plus, że po prostu polska scena się rozwija, tak? I to chyba był taki najlepszy. Najlepszy motywator dla mnie, żeby zostać w Polsce po prostu, że widzę, że to wszystko się rozwija i że mogę być chociaż jakąś tam częścią tego, nie? To, to była taka fajna, fajna dla mnie opcja. A jeszcze zapomniałem oczywiście dodać, że ograniczały mnie pewne takie prywatne sprawy, o tych to raczej nie będę gadać, ale po prostu pewne prywatne sprawy, znaczy pewne prywatne tam rzeczy mnie ograniczały mocno, ale to były naprawdę odległe, odle, odległe czasy. No i tam jeszcze tam słyszałem, że właśnie, że mam dziewczynę, że po prostu chcę tutaj mieszkać, coś takiego. Nie, to raczej tak nie działa. Wydaje mi się, że po prostu jeżeli na ten, te, na ten moment miałbym gdzieś wyjechać tak naprawdę e, do jakiegoś teamu, nie wiem, no z Francji, gdziekolwiek tak naprawdę, no to nie byłoby problemu z tym. Tylko pytanie, czy to czy to się opłaca, tak? Prawda jest taka, że Polska jest mocnym regionem. W Polsce są tak naprawdę teraz już... E, są ok, pieniądze, wiadomo, w niektórych tam filmach będą lepsze, będą gorsze, ale po prostu Polska jest tak rozwinięta, mamy ultraligę, bardzo fajną, więc tak naprawdę jest dużo też plusów w Polsce. To nie jest tak, że w innym regionie, po prostu w, innym, w innej lidze będzie lepiej. Będzie na pewno inaczej, to prawda, to są jakieś nowe doświadczenia, ale ja jakoś tego nie widzę. I naprawdę to te argumenty, które po prostu ludzie mówią, że naprawdę że po prostu mam dziewczynę, nie chcę, nie chcę wychodzić stąd, to jest głupi argument. Ten argument, że w Polsce gram i fajnie mi się gra, wiadomo, jest to, jest, to, jest to spoko. I jeszcze do tego dochodzi kwestia, że tak naprawdę jestem w Polsce, zawsze jestem w tej topce, tak? a można śmiało powiedzieć, że jakbym wybrał jakąś ofertę z innego, z innego teamu, który jest nie wiem no nieważne, tak naprawdę Włochy, czy nie wiem, czy, czy coś, to jest tak naprawdę w tym momencie jest ryzyk. i od dłuższego czasu to jest ryzyk i strasznie decyzja, bo wydaje mi się, że te składy, które są formowane na, w innych ligach są strasznie e, takie, no, po prostu riski, nie? Więc nie, nie wiem, czy mi się opłacałoby po prostu przyjąć jakąś ofertę i iść do... I to było tak naprawdę takie, wiesz, od top... No dobra, przypuśćmy od top 1 do top 8, gdzie w Polsce tak naprawdę mogę być zawsze to walczyć o podium i walkę o EU Masters. Wiadomo, no, jak się potoczyło, ale wydaje mi się, że to, że gram w Polsce, to nie jest Bóg wie jakiś minus wielki, że robię regres, czy coś takiego. Znaczy wiesz co, myślę, że najlepszym przykładem tego zaryzykowania jest Ibo, który w zeszłym roku poszedł do Movistar Riders, no i wszyscy wiemy jak skończył, no to, to, to była no tragedia jednym słowem, myślę, że można to nazwać tragedią, miał walczyć o top 1, a skończył poza playoffami, więc to, to, było, to było naprawdę słabe i to jest właśnie no, to dokładnie. ryzyko, o którym, o którym chyba, chyba jest mowa. No tak, są, wiadomo, są osoby, które po prostu zajebiście wyjdą na tym w tym momencie, Robert. Tylko że teraz mamy też trochę inny okres, bo tak naprawdę Niemcy, Francja są nastakowane, tam jest bardzo dużo mocnych teamów, ale Hiszpania strasznie się pogorszyła w tym momencie. I teraz Robert tak naprawdę najlepszą decyzję podjął, że poszedł do Hiszpanii. Nowe doświadczenie, wiadomo. No ale to tak jak mówisz, no właśnie Ibo jest takim przykładem, gdzie gościu był królem, gościu był goście, gościu po prostu był osobą, która pretendentem takim doleca, no i skończyło się jak skończyło. Wiadomo, ma szansę, jest zajebisty, ale no jest, zrobił krok w tył jak nie dwa. no ja teraz się poczułem głupio, bo ja nie, ja, ja byłem jednym z tych osób, które mówiły, że masz dziewczynę i to jest dla ciebie komfortowe i chcesz zostać w Polsce, także tutaj... Jest chylę cała mój argument. Nie, był... no to, to jest jak najbardziej zrozumiałe, że, że ludzie tak myślą, ale po prostu mówię, że to nie jest prawda. No, nie oszukujmy się, to, że mam dziewczynę, no to nie, nie jest jakąś restrykcją, że ja muszę tutaj być ciągle, nie? Przecież splity nie trwają wiecznie tak naprawdę. To jest, split jest trzy miesiące, wracasz, potem znowu jedziesz co najwyżej, no i potem co, co, masz pierwsze miejsce, spoko, może gdzieś idziesz dalej, jesteś po prostu na ósmym miejscu, no to i tak wr wrócisz prawdopodobnie do Polski, nie? A mówiąc dalej, gdzieś tam o tobie, rozmawialiśmy w czerwcu 2018 roku, to było prawie dwa lata temu. Wtedy mówiłeś, że twoim celem jest być najlepszym w Polsce. Czy, czy te cele jakoś się zmieniły na przestrzeni tych dwóch lat, czy cały czas jest ten sam cel i nie mierzysz raczej, nie, nie myślisz dalej? Znaczy, powiem tak: to jest taki mini-cel, wiadomo, Większy cel, każdy chce być najlepszy na całym świecie, ale no to naprawdę trzeba być osobą w tym naprawdę, w takiej garstce ludzi, że to szok. Więc ja tak naprawdę stawiając sobie cel byciu najlepszym w Polsce, to się wiąże z tym, że po prostu będę lepszy od Bulajta i to się naprawdę wiąże z tym, że będę i tak lepszy niż wiele naprawdę osób, bo Bulaj to jest czołówka w, w Europie, jak dla mnie. Więc to nie jest tak, że po prostu ja sobie e, wyznaczyłem taki cel i po prostu on jest taki malutki. Mam, mam w serduszku te większe cele, które po prostu są cięż, cięższe do zrealizowania. Czyli masz motywację, żeby w, wciąż masz tą motywację, żeby na przykład iść do leca? Powiem tak, jakbym jej nie miał, to bym tak naprawdę grał może jedną gierkę solo queue. W ogóle bym rzadko, rzadko grał w tę grę. Raczej bym olewczo podchodził do tych spraw, a tak naprawdę, mimo mojego wieku, yy, myślę, że ludzie widzą we mnie to, znaczy ci, którzy po prostu ze mną grają, widzą to, że no naprawdę jestem takim hardworkerem, który ogląda repy, próbuje, gra dużo i, i naprawdę chce być lepszy, nie? Ale to skąd się ta motywacja tak właściwie bierze? Bo ty jesteś na scenie od 2011 roku. No to już jest. W sumie 10 lat grania w of Legend na competitive, a wciąż masz tę motywację, wciąż grasz dużo soroku, wciąż skrimujesz i cały czas ciśniesz do przodu. O, nie oszukujmy się. Jak powiedziałeś, 10 lat już e, będzie, nie? Więc to tak naprawdę jest już większa część mojego życia, tak naprawdę. W sensie, no, nie większa niż. E niż moje życie w sensie więcej niż połowa mojego życia, ale 10 lat to jest no jednak dużo czasu i strasznie słabo byłoby sobie tak nagle odpuścić, nie, że po prostu olewam to i idę sobie nie wiem robić cokolwiek w życiu tak naprawdę. Dlatego dalej będę dążyć do tego, żeby być jak najlepszym. No, gra mi sprawia fan eee, i tyle. Kurde, gra z prawie fan. To są słowa, które, które lubi słyszeć. Zwłaszcza jak cały czas ostatnio ludzie narzekałem na League of Legends. Widziałem, że twój, no to... twój support Raxo potężnie narzeka na ping obecny. Ale to, to jest jego akurat indywidualna sprawa. To jest kwestia, której on po prostu nie przeskoczy, bo on ma ping przez to, że nie może mieć lepszego neta, tak naprawdę. Więc to jest akurat no, tak zwana brzechwa dla niego. Ale. No, ludzie mają ping w, w Lolu po prostu z innych powodów, w sensie riotowych problemów jakieś tam, to no, na to mogą narzekać. No, ale jestem osobą, która nie ma tego pingu, więc. <śm> 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 Wspomniałeś w ogóle, o ulajcie, mam taki cytat z końcówki 2018 roku. Powiedziałeś tak. Uważam, że obecnie różnica między nim, a pozostałymi strzelcami jest mała, ale Ulajt wciąż jest królem, który nie da się zrzucić z tronu. To jest mój cytat? To jest cytat, to są twoje słowa. Coś chyba musiałeś mi zmienić tam. Nie, 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 to jest cały czas ten cytat. Nie no, ale, ale ja się z tym zgadzam, dalej się z tym zgadzam i dla mnie Ulajt jest osobą, która jest po prostu, jak masz sobie jakiś itemek w lolu, nie? No. I tam masz unique passive. To właśnie uleć takiego pasywamana. No, gościu jest unikalny, coś jest w nim, czego po prostu inni nie mają i nie wiem, czy na przestrzeni kolejnych lat ktoś będzie miał to coś. On jest po prostu inny, jest zajebisty i inny. I to właśnie w moim odczuciu stawia takiego wielkiego plusa dla niego. Ale to, to znaczy, że cały czas nie da się zrzucić go stronu. Dać się na pewno da. Ale to naprawdę trzeba włożyć dużo pracy w to, nie? Ale czy ludzie w tym momencie próbują tyle pracy wkładać w to, żeby po prostu go dogonić? To no mógłbym się z tym sprzeczać tak naprawdę. A ty myślisz, że ty jako Pookie Style gonisz go jakoś? Czy zeszły rok i jego top 4, to znaczy w sumie top 5, tak? On miał top 5, nie top 4, top 4, top 4 w lecu, w playoffach, pokazał ci, że jednak ulec wciąż jest dużo lepszy? Czy, czy dużo lepszy? Dużo lepszy to raczej nie, bo gdyby był dużo lepszy, to, to tak naprawdę na linii po prostu samej byłby difference, a ja tego nie widzę. Eee, więc na pewno no, jeśli jest jakaś różnica, to nie jest jakaś wielka. Może kiedyś była wielka, ale teraz myślę, że jest mała. ULAT wiadomo jest osobą fantastyczną, więc on nie będzie tak progresować. Wiadomo, jeżeli jest się na jakimś niższym poziomie, to łatwiej progresować na ten wyższy niż z wyższego na jeszcze wyższy. I. No myślę, że jestem dalej w stanie go dogonić, no bo dalej chcę i będę próbować. W ogóle mówisz o różnicy na, na, na linii, której nie czujesz. Chciałem się Ciebie zapytać o Twoją opinię na temat poziomu adekery w Polsce. Jak Ty grasz na, na linii przeciwko wszystkim dolnym alejkom w Ultralidze, to, to jaką Ty masz opinię w ogóle o tym poziomie? Czy o adykery, czy ogólnie o, o dolnych alejkach w ultralidze? Znaczy, ja uważam, że ta gra tak ewoluowała, że trochę laning phase y się też zmieniły i musisz respektować junglera, musisz wave y respektować, tak naprawdę, musisz mieć jakieś pojęcie o wave managementie i przez to trochę ten laning phase. E... Zanika? Tak, zanika dokładnie. Trochę już wtedy nie ma znaczenia tak, twój skill indywidualny, bo to trochę w niepamięć idzie. Trochę ma znaczenie to. Ale już mniejsze, dlatego tak naprawdę nie uważam, że można na temat laning Phaseu za dużo tak powiedzieć o innych osobach. Ale po prostu ulajcie z osobą, którą no, od tylu lat y, wzoruje się na nim po części, y, oglądam, gram na niego, więc po prostu widzę tą różnicę, nie? Okej, okay, no, ale jednak jest jakaś opinia twoja na temat tych wszystkich Carry i supportów w Polsce, że na przykład Poziom ultraligowy cię zadowala i yy, jakby czujesz respekt do każdego botlanera w Polsce? Czy ja jestem osobą, która czuje respekt do każdego, to na pewno. Wiem, że strasznie dużo osób mało tego respektu ma dla ludzi, ale. Tak sobie jeśli myślę. O tych adekery w Polsce, to wydaje mi się, że naprawdę obiecujących mamy. Yy, Nowe, nowe osoby się znajdują, taki zamulek czy, czy bio są tak naprawdę to są osoby, które mogą być na, w topce później, bo są wiadomo, no, młodzi już coś tam hitują tego rankingu. Jeżeli chodzi o deflesa, defles jest totalną niewiadomą dla mnie, bo gościu sądziłem, że właśnie zrzuci z tronu takiego wulajta, ale potem totalny regres przestał grać, w ogóle miał wywalone, więc to jest dla mnie zmarnowany potencjał duży kto tam jeszcze jest na przykład. A treni? Na przykład Treni? Bo wyżony jest jakiś to jest... nową twarzą, ale jest już starszy właśnie, w sumie wiekowo. Właśnie to jest, to jest ciekawy przykład, bo to była osoba naprawdę zapowiadająca się dobrze, a potem nagle coś tak no został, po prostu zaczął stać w miejscu i no nie wiem, no ciężko się wypowiedzieć. Jest spoko, ale no wiadomo, no nie widać tego progresowania. Więc tak naprawdę no, a, Laker oczywiście jest, no to to jest zajebista osoba, już, nie, już niektórzy myślą, że tak naprawdę jest lepszy od Wulliga. Więc tak naprawdę no scena, e, scena adekery w Polsce polepszyła się tym bardzo, bo pamiętajmy kiedyś byłem tylko tak naprawdę ja Celawer i, i Woolite, nie? Oj, Celawer. Daleko, daleko nikogo nie było tak naprawdę. No, Celawer. Tęsknisz trochę za Celeverem, bo to był Twój bardzo dobry kolega, z którym wiesz, grałeś. No tak, ja za nim bardzo tęsknię, no bo to jest osoba, tak naprawdę, która mnie wdrążyła w ten świat, tak naprawdę tego czysto teoretycznie esportu, bo jak ja sobie grindowałem solo Solokiu, to tak naprawdę on miał high-elo wtedy i nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale chyba on jakoś tam kontakt załapał ze mną, potem jakoś razem bez przerwy graliśmy, takie papuszki, nierozłączki byliśmy trochę. Potem y, jakoś styknął się z Vegem, Celaver, no i wtedy się zaczęło, nie? Ja jeszcze pamiętam, jak sobie ustawiliście jakieś śmieszne niki w Lalo i sobie Tak, 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 tak. Jakiś pawcio, smog wielki, łuki, łuki, ziom wielki, coś takiego, jakieś xxx, <coughs> x, 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 pawcio, dragon, xxx, x, x, luki. No ciągle takie niki mieliśmy śmieszne jakieś. <coughs> Mr. Gra Mr. Gregol, Mr. Grogal, coś takiego. No było fajnie. Bardzo, bardzo pozytywnie wspomina, wspominam pawcia. <coughs> Oj, to, to były piękne niski, piękne granie wspólne. E, odchodząc od ciebie, odchodząc od gdzieś tam Twoich indywidualnych rzeczy, chciałbym przejść bardziej do, do drużyny, do Kik. E, dlaczego Kik jest takie silne według ciebie? Dlaczego Kik jest w tym momencie top 1? No jako, że pokonaliście RGO, to można Was uznać w tym momencie za najlepszą drużynę, przynajmniej chwilowo. Co, co tam jest takiego wspaniałego? Dobrze dobrane charaktery, nie wiem, dobrze prowadzona drużyna przez Delorda, jakieś dobrze obrane wspólne cele, co, co jest tam siłą kick? Siłą kick? Na pewno mamy dobre indywidualności, nie oszukujmy się. No, jesteśmy piątką, piątką graczy, które uważane są za jedne z lepszych. E, jakieś tam rankingi na saloniku większe mamy też, więc jest jak najbardziej ok pod, względ, pod względem mechanicznym. Do tego wydaje mi się, że jest dobre. Dobrze to dobrane, bo nie oszukujmy się, Szlatan, agresja Matisław po części pasywnie, ale dzięki temu, że jeden ma taką właśnie agresję, drugi ma pasywę, to to się tak reguluje, żebym powiedział, bo nie oszukujmy się tak naprawdę, a jeszcze nie, nie będę oszukiwać, że Szlatan jest osobą taką wokalną, a Matisław nie jest, więc tak naprawdę też Szlatan często że tak powiem, brzydko zary, ciągnie Mattiego i to też się dobrze komponuje. My na bocie jesteśmy takimi osobami, że kiedy trzeba możemy docisnąć, kiedy trzeba możemy po prostu zagrać defensywnie i tak naprawdę jesteśmy uniwersalni no myślę, tak bym powiedział naprawdę. No i wiadomo, no Ice Bisto jak Ice Bisto. sorry, IBO no, mechaniczna bestia, tak. Wiadomo, że gość jest kozakiem, też jest wokalną osobą, więc wszystko jest dobrze tego ułożone tutaj. No i to mi się podoba. A, A oczywiście Delord też, też do, został dodany i tak naprawdę to też jest dobry tego, e, dobry plusik dla nas, bo to jest osoba, na której najbardziej się zdziwiłem, bo nie będę oszukiwać, byłem trochę taki... Sceptyczny? No i to tak bardzo, tak dziwnie byłem nastawiony na Delorda, na Delorda trenerkę, ale wyszło bardzo dobrze i wydaje mi się, że on strasznie dużo nam daje. Byłeś dziwnie nastawiony, a jak wybieraliście Delorda na trenera, bo on przyszedł już do gotowego składu, co nie? To na pewno rozmawialiście o tym, żeby go wziąć. Już wtedy wyrażałeś jakieś swoje zaniepokojenia, czy powiedziałeś chłopakom, dobra, jak chłopaki myślisz, że go bierzemy, to go bierzemy? E, nie no. Po prostu były tryouty, tak jakby na, trener na trenerów, tak? Były trzy osoby, w tym był Delord. I ja mówiłem chłopakom, że tak naprawdę no, boję się tego, że po prostu będzie se streamował, olewczo będzie podchodził, ale e, nie będę oszukiwać. E, Marcin, w sensie Ice Bisto, IBO. E, po prostu przekonywał mnie i no ja się zgodziłem na to i naprawdę nie żałuję tego, a jestem bardzo zadowolony z tego, że postawiłem też na nim. Bo to było po prostu no, demokracja. No, postawiliśmy na głosowania były o. Spoko. A skąd się wzięła ta sceptyczność do Delorda w takim razie? Bo ja nie wiem, jakieś złe wspomnienia z IHG, że zajście czwarte miejsce. Czy z tego, że jednak właśnie dużo czasu poświęcono na streamowanie jako że był zakontraktowany przez Facebooka i musiał streamować? Z czego to wynikało? Nie, no, prosta sprawa, no myślałem, że będzie, że bardziej postawi na streaming, nie i po prostu będzie olewczo podchodzić do oglądania replayów, nie. Nie byłem tak naprawdę nastawiony do tego, że on jest w stanie oglądać regularnie jakieś mecze tam LCK, LPL, ale naprawdę jestem zdziwiony, bo robi to i to często dużo. Więc myliłem się w 100% co do niego. A wspominając też yy, też Delorda, jak ci się gra teraz z, z Rax'a w porównaniu do tego, co było z Delordem? Nie ma różnicy i z tym, i z tym zajebiście mi się grało. No naprawdę. Jestem osobą, która dobiera sobie tych supportów. Jeżeli nie będę chciał z kim grać, to po prostu powiem, że nie będę z nim grał. I po prostu chciałem grać z The Lordem, chciałem grać z Raxo. Gramy się z nimi dobrze, nie mam się do czego przyczepić. Chociaż nie, do, do Raxo mogę, no bo ten gościu ma ping, to naprawdę. Czasami jak, jak widzę, że on mi pingnie po prostu, że ma 200 pinga, to Jezu. Po prostu nie chcę się wtedy grać, ale tak to jest okej. Okay. Namawiasz Dlatego go do przeprowadzki? Też... On będzie się przeprowadzać jakoś niedługo, więc o. ten problem zostanie zażegnany, ale dlatego też tak naprawdę rozgrywki online też są trochę gorsze dla nas. Właśnie z powodu tego pinga, nie? W sumie racja, no. W sumie dla reakcji to jest spory problem, bo reszta z was chyba, chyba w takich większych miastach mieszka. No tam gdzieś tam na wsi jakieś, czy coś takiego. Niedaleko Radomia, ale... Ale on nie ma problemu z netem. Radomie? Ja myślałem, że Szlatan to koło Rzeszowa. O, sorry, sorry, nie, Rzeszowa, a, no tak. tak. Właśnie, Radom to Raksa po prostu. Tak, 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 tak. Właśnie, tak coś mi się pomyliło. Eee, a jeszcze, bo wspomniałem o tym IHG z Delortem. Czego zabrakło IHG? Albo co ma Kik, czego nie miało IHG? Że IHG w zeszłym sezonie... Czego IHG nie miało? No na pewno mamy full time skład, tak? Szlatan niby ma szkołę, ale wiadomo obecną sytuację. Plus jeszcze on naprawdę dużo wkłada w to, a wcześniej w IHG, tak naprawdę zawsze mieliśmy osobę, która dużo poświęcała szkole, bo na początku był. Dobra, na początku był Raven, który tak naprawdę miał problemy ze szkołą, dlatego to był główny powód, czemu, czemu go zastąpiliśmy. I tak naprawdę to było, była okej okay zmiana, bo on zaliczył szkołę, więc super fajnie. Eee, A Crazy? Miał pro... Tak, 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 no. zaraz dojdę. Dobra. I Raven po prostu też mnie poświęcał na tego lola, bo po prostu musiał tego, tą szkołę zaliczyć. Crazy wiadomo, bardzo mało grał. Właśnie Crazy to jest osoba, która zagrała najmniej Solokiu. No nie wiem, on zagrał po prostu może tyle Solokiu w miesiąc, co, co ja w parę dni, więc to jest naprawdę był bardzo duży problem. Kasztelan też miał studia, wiadomo, on dużo w, wkładał do gry, ale często musieliśmy kancelować screamy e, albo przekładać czy coś, bo po prostu nie było czasu. W sensie no, on późno wracał tam ze studiów. I potem jest Connective. Connective z Connective'em akurat najmniejszy problem był, no ale czego brakowało w tamtym IHG, gdy mieliśmy gawa Connectiva rybę. Hmm. Na pewno lepszego mentalu. Bo nie oszukujmy się, ryba nie radził sobie z hejtem. A wydaje mi się, że jakby sobie radził z tym, to moglibyśmy spokojnie w stanie powalczyć z Devils'ami. Ale. I w sumie, jak z Devils'ami, to z rogue, Oczywiście nie tym lecowym składem. W sumie to. Nie, no naprawdę postawiłbym na to, że. Gdyby ryba miał lepszy mindset, że po prostu nie brałby tak do siebie tych komentarzy, to by naprawdę nasza gra lepiej wyglądała. I to wydaje mi się, że był na, na, na taki główny problem. Bo ryba naprawdę jest zajebistą osobą, zajebistym graczem, który z niego naprawdę, on dawał z siebie 50%, można by było o wiele więcej wycisnąć z niego naprawdę. I dlatego wierzę, że on jeszcze się pojawi na, na scenie. No, myślę, że streamerka go teraz może naprawdę sporo nauczyć w kwestii tego hejtu. Ja myślę, że. No, nie, czy wiesz to no, śmiejąc się, śmiejąc, ale taka streamerka może my się nauczyć bardzo dużo w, w stosunku e, tego właśnie odnoszenia się do hejtu. Czego myślę, przykładem jest jakiś Delor, który, wiesz co, w, no dostało zawsze sporo tych hejtów i teraz ma kompletnie wywalone na to. Tak mi no, się no wydaje. No tak, no możliwe, tylko że przez to, że teraz... Może iść w streamerkę ryba. To też jest prawda. To przez, to, przez to może nie pójdzie właśnie w granie pro. A szkoda, prawda. bo brakuje takiego gościa, bo naprawdę potencjał ma. Nie, no ryba miał charakter. Aż nie nieraz ten jego charakter takiego młodego szaleńca się przeradzał troszkę źle. Pamiętam jak Ale raz. Ale to. No, 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 mów. Pamiętam jak raz robiłem z nim wywiad, a on podczas wywiadu przeglądał sobie Tindera. I ja tak. Ty, no co jest ryba? <laughs> Właśnie, to też był jego problem. Właśnie ta. Uh, no Często były problemy takie, że wiedzieliśmy, że on nawkuje, altabuje, czy coś takiego. I właśnie na bootcampie, nawet na bootcampie jak z nim byliśmy, to on nie mógł się oderwać od telefonu i to była śmieszna sprawa. Naprawdę trzeba było patrzeć się na niego regularnie, czy on po prostu uh, ogląda te gry z nami. Ojejciu, no to już akurat brzmi jak spory problem. Ale to wydaje mi się, że akurat dużo osób ma taki problem. To, to akurat nie ryba. No ale tabowanie, nie dlatego tak ryba. ludzie robią bootcampy, no nie? Że, bo przy przed no. team ma tak raczej coś takiego nie robisz. Ale jak ja słyszę, no tak. że już na bootcampie się nad zdarzało, tak, no tak wiesz, już tak. No, krzy... no ale po paru dniach już to już przestał, więc A, wtedy no było to, spoko. No to spoko. Eee, już tak kończąc powoli, bo gadamy troszkę o drużynkach, ja bym chciał porozmawiać o nie Twojej drużynce i nie Twoich byłych drużynkach, tylko o innych drużynkach. W finale spotkacie się z Devil's One albo z Agorogue. Wiadomo, faworytem wciąż jest Agorogue w tym, w, tym, w tym meczu, w tym małym finale, ale ja zadam takie pytanie. Co według Ciebie powinno zrobić Devil's żeby wygrać z Agorogue? Devil's One, co powinno zrobić? Prosta sprawa, Czajek wyciąga jakiegoś agresywnego pika, wjeżdżają takie 2 na 2 na midzie i gnoją czekolada. Jezu, to jest taki dream scenariusz dla nich, bo oni mogą to zrobić. A 2 na 2, po prostu duet mid-dżungla, AGO kuleje i to nie tylko ja, nie, nie tylko my po prostu z teamem twierdzimy to, bo nawet Hachi, który nie ma z nami takiego kontaktu, po prostu żadnego, stwierdza to na swoim filmiku, więc to jest ich główny problem IMO, więc jeżeli jeżeli debilsi uderzą w właśnie tym ten duetem Czajek-Brunes i będą tam schodzić, robią prze, robiąc przewagę na, na mapie, to myślę, że mają szansę naprawdę i dodatkowo po prostu ich botlane musi no, wytrzymać tą presję od Wulajta Mystica. Podoba się tak, jak mówisz o tej agresji, bo wydaje mi się, że w waszym meczu to jakby taktyką przeciwko Agorauk właśnie była ta agresja. Czyli po prostu agresja działa przeciwko Agorauk według ciebie? Ta agresja w early zwłaszcza? Wydaje mi się, że to na pewno dużo da. Ale jeżeli będziesz się skalować na Ago to też jest jakieś, jakieś wyjście, bo oni chcą tego. Oni chcą dojść do tych właśnie dłuższych gierek i to tak naprawdę można statystycznie nawet zobaczyć na, na ich gierki. Ostatnie, które gdzie tak naprawdę trwały po 40 minut, męczyli się często i oni chcieli się tak naprawdę eee... I No ale wydaje mi się, że jeżeli masz w Enemy Mystica, masz Zanzaraha, który też tak naprawdę po części jest let's playerem, jest takim przedkolerem, to oni po prostu w mid albo w lejcie, w tym makrogame mogą po prostu być o wiele lepsi niż Devilsi, nie? Więc wydaje mi się, że jeżeli Debilsi pójdą agre taką agresją po prostu to wtedy mogą wygrać, ale jeżeli będą się skalować, to wydaje mi się, że odstaną w po prostu w makro playu. Dobra, póki, ode mnie to by było na tyle. Dzięki dzięki za rozmowę, za sporo, sporo swoich opinii a wam widzowie dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subowania, lajkowania, komentowania i do innych materiałów, które pojawiają się na tym kanale. Możesz się no, pożegnać. O, super. Cześć, cześć wszystkim. <laughs>